jest i kierownik. Dzień dobry. Dzień dobry. To mój tak nasmrodził? Trochę powietrzymy, tak, bo nasmrodził, dziwne, bo był rozgrzany, ale nasmrodził. Okej. Coś za gierami. No, będziemy tak, to jest jeszcze kolejna rzecz. Dzień dobry, panie Jacku. Pan Jacek zajmuje się od jak dawna? Land Roverami, Range Roverami, Jaguarami? 32 lata. Okej. I przez sporą, chyba przez długi czas był to serwis autoryzowany? Tak, przez 15 lat autoryzację mieliśmy Jaguara i Land Rovera. Wcześniej Land Rovera, potem doszedł Jaguar. I też ja państwu parę razy wspominałem o tym, że jak kręciliśmy Wheeler Dealer czy jakieś inne brytyjskie programy, to właśnie od pana Jacka pożyczaliśmy Land Rovera Discovery 3 ze snorkelem, z blachą ryflowaną na masce. Nie dlatego go pożyczaliście, że miał snorkel i blachy, tylko dlatego, że ma zieloną klapę tylną. Otóż to. I operator może sobie bezpiecznie przypięty do punktów mocowania bagażu jechać i dokładnie filmować tak. Auta, które jadą za nim. I też właśnie z tego powodu do wszelkich ogrywek Land Rover był nam najbardziej potrzebny. Więc można powiedzieć, że się znamy od wielu, wielu lat. No i też nie ma się co ukrywać, my się znamy, ale to wy się znacie na Land Roverach i na Jaguarach i mamy właśnie tego naszego pacjenta. I teraz tak, panie Jacku, pomysł mam taki, samochód trafił do was na dokładne przejrzenie i niestety przejrzeliście go dokładnie i koncepcja była taka, że ja ten samochód u was zostawię i po prostu wy zrobicie wszystko, co trzeba, natomiast jest trochę dużo rzeczy, które trzeba zrobić. I będziemy działać troszeczkę inaczej. Czy mogę prosić o listę? Popatrzmy sobie na niego. To momencik, to ja ją wezmę do ręki, dobrze? Dobrze. Wydrukuję, żeby było łatwiej i szybciej przejść przez punkt. Dobra. Panie Jacku, ma pan do czynienia z tymi samochodami od wielu, wielu lat. Niech mi pan powie, jak to jest, że te Land Rovery, zwłaszcza Discovery 3, mają opinię najbardziej awaryjnych samochodów na świecie? Czy to faktycznie jest takie cholerstwo, że lepiej tego nie dotykać i się w to nie pakować? Czy też może są takie samochody, które, nie wiem, rzadko przyjeżdżają, nie sprawiają kłopotów, jeżdżą? Myślę, że to jest kwestia tego, na jakiego właściciela, na jakiego użytkownika samochód trafił. I to daje 50% skuteczności i sukcesów w używaniu takiego auta. Drugie 50% to jest warsztat. Okej. I to kombo po prostu daje jakiś efekt. Naprawdę mam wielu klientów przez tyle lat. Te samochody weszły do użytkowania, do sprzedaży, do produkcji dokładnie wtedy, kiedy byliśmy dealerami. Zaczynaliśmy z tymi autami w 2004-2005 roku. Pamiętam szok rewolucyjny po Discovery 2, no tak. Po tym jak nie było samochodów, które ludzie, którzy chcieli mieć Land Rovera, nie było samochodów, które mogli kupić i jeździć nimi normalnie. To były, Defender był wozem drabiniastym, są wyznawcy. Była Discovery 2, ale to nie był samochód bardzo komfortowy, a już to były czasy, kiedy komfort zaczął być istotny dla ludzi. No tak. Więc ten samochód wszedł po prostu z butami w oczekiwania ludzi. Cena też, ciężarowość wtedy była na topie. To się zmieniało oczywiście z każdego roku, ale generalnie rzecz biorąc, fabryka ustalała takie resursy przeglądowe, jakie ustalała. Czyli? Czyli dość rzadkie wymiany oleju. Ten samochód prowokował do użytkowania w sposób uniwersalny, czyli do krótkich przebiegów również, bo jest sprawnym autem miejskim. Choć paradoksalnie, bo ma bardzo dobry skręt, przy prawie 5 metrach długości, 11 metrów średnica zawracania w garażach, bardzo przydatne.
I więc był samochodem i jest samochodem nadal wyśmienicie sprawdzającym się do wszystkiego. Do wożenia dzieci do szkoły, do holowania łódki 3,5 tony na haku, do ładowania w niego ile wlezie, na wakacje, 7 osób, na narty. Po prostu auto jest uniwersalne, dlatego ludzie go tak ciągle poważają i dlatego wiele osób o niego dba. Jeśli chodzi o problemy eksploatacyjne, no to niestety nigdy te serwisy nie były tanie. To jest auto mimo wszystko dość skomplikowane, choć przy pewnym stopniu poznania go przez warsztat, myśmy się też uczyli tych samochodów. Sam rozebrałem swój silnik 2.7, taki jak tu, żeby się dowiedzieć, o co kurde kaman, dlaczego ten silnik pada, o co chodzi. Więc na pewno jest to samochód, który był eksploatowany przez wielu ponad miarę, prowokował do szybkiej jazdy. Niestety układ smarowania w silniku, powiedzmy sobie, plus oleje rzadko zmieniane, plus EGR-y i tak dalej, powodowały, że często te silniki padały przy przebiegach nawet 100 tysięcy kilometrów. Nawet mniejszy. Lub mniej. Miałem nie jeden silnik poniżej 100 tysięcy na gwarancji wymieniałem. Natomiast ciągle to jest samochód na tyle uniwersalny, że no, mam naprawdę wielu klientów, którzy łożą na te samochody obecnie po wielu, wielu latach. Paradoksalnie duże pieniądze na poziomie jego wartości, dlatego że nie mają alternatywy. Powiedzmy sobie, alternatywa może i jest, tylko kosztuje no 200, 300, 400 tysięcy w zakupie. Mhm. Często to są ludzie, którzy świetność swoich biznesów mają za sobą, a do tych aut są przyzwyczajeni po prostu. I wolą po prostu zainwestować w ten samochód, którym żona lubi bardzo jeździć. Dzieci go uwielbiają. To są wspomnienia związane z tymi autami, bo auta są w rodzinie od wielu, wielu lat. Często już inne samochody były zmienione kilka razy, a ten zostawał. I tak to wygląda, jeśli chodzi o historię serwisową. Ona ciągle jest taka sama. My już się nauczyliśmy na pamięć, co jest. Tutaj jest zresztą kompendium wiedzy na temat tego konkretnego samochodu. Nie jest to nic przerażającego. To są punkty, na które po prostu zwracamy uwagę. Oczywiście mogło być ich więcej. Jak w każdym używanym samochodzie. Tak, ale też mam świadomość, że do czego dążymy. Czyli po rozmowie z klientem zawsze po prostu staram się realnie ocenić potrzeby, możliwości i konieczności. Mamy listę, no to co, chyba podniesiemy go najpierw. Bardzo proszę. Panie Jacku, jeszcze takie uniwersalne pytanie. Czy częstsza wymiana oleju, czyli taka co 8, co 12 tysięcy kilometrów, przedłuża życie tego silnika? Plus wymiana rozrządu z pompą oleju, co 120, 150 tysięcy, na pewno te silniki tracą po prostu, te pompy oleju tracą w pewnym momencie swój wydatek. Mm-hmm. No i świadomość tego, że to nie jest samochód, który należy zasuwać 180 na godzinę à la longue do Berlina i z powrotem,
na długich trasach z dużym obciążeniem. Nie lubią tego. Nie lubią tego i te awarie silników, które pojawiały się przez lata na zachodzie, gdzie było więcej auto, gdzie jest więcej autostrad, gdzie ludzie więcej jeżdżą szybko, tam te awarie silników pojawiały się częściej u nas i były bardziej spektakularne. Co to znaczy? Czyli korba bokiem, jedna, druga, plama oleju pod samochodem. To już jest jakby, tę wiedzę mam z rozmów z kolei z warsztatami, które zajmują się obróbką tych silników. I no, mówią, sami się zastanawiają, dlaczego tak jest. No, mówię, słuchajcie, no po prostu jak samochód jedzie 150 na godzinę i wtedy nie ma smarowania i strzela i awaria jest główna, pęka wał, no to wtedy po prostu wszystko lata dookoła, no tak. Robią się dziury, bo obciążenia są dużo większe. Więc mam naprawdę wielu klientów, którzy przejeździli po 500 tysięcy na jednym silniku, ale znam tych ludzi, wiem, że to, że są to ludzie ze świadomością motoryzacyjną i z tym, co mają. Lubią te samochody, ale znają ich ograniczenia. Więc kwestie eksploatacyjne, które tutaj mamy, które nie są niczym nadzwyczajnym, no to je się robi po prostu, bo tuleje trzeba wymieniać, co tam, nie wiem, 100 tysięcy czy coś takiego. Natomiast kwestia zasadnicza, silnik, skrzynia biegów, dużą, według mnie, no, z mojej obserwacji, być może jak ktoś będzie to oglądał z ZF-a, to powie co innego, ale fabryka na początku no, dała ciała trochę i potem wiem też, że skonstatowali ten swój błąd, mianowicie chodziło o wymianę oleju w skrzyni biegów. No tak. Początkowo resurs na wymianę oleju w skrzyni biegów był 240 tysięcy. Rzadko która w tych samochodach dojeździła do tego przebiegu. Większość po prostu przy 150 już konwerter dawał oznaki zużycia. Jak myśmy jako autoryzacja tłumaczyli, że trzeba ten olej wymieniać, no to oczywiście spotykaliśmy się z zarzutami, że naciągamy. No bo przecież fabryka tutaj na kartach przeglądowych mówi 240. Ale doświadczenie warsztatowe mówi co innego. Pompa oleju też nie była na liście do wymiany, przepraszam bardzo, zapomniałem. Muzyk. Też nie była na liście do wymiany rozrządu. Warsztaty się zorientowały, że tą pompę oleju trzeba wymienić. Ileś tam lat temu, nieważne ile. Ile? Rok minął? Nawet nie minął rok. Jak cena oryginalnej pompy sterowana przez Land Rovera podskoczyła dwukrotnie. O proszę. Z 600, 800 zł na 1800. O proszę. Po prostu w jeden rok to było widać, że pompa po prostu nie ma wydatku, trzeba ją wymieniać i tak działamy od wielu, wielu lat. Krótko mówiąc, są klienci, którzy potrafią zarżnąć każdy silnik, a są ludzie, którzy po prostu jeżdżąc 120-140 po autostradach, wymieniając olej co 15 tysięcy i rozrząd co 120 z pompą oleju, jeżdżą. No ale to też trzeba tutaj oddać, że te wały, one nawet czasem, jeżeli ktoś często wymienia olej, jeżeli często wymienia pompę oleju, to one też potrafią pęknąć. One są po prostu w pewien sposób niedoskonałe. No i to... Panie Jacku, szerokość panewek, tak. Konstrukcja tego bloku. Ja nie jestem osiłkiem, ale ja jestem w stanie ten blok podnieść. Nie można tego powiedzieć o bloku silnika
sprzed 15-20 lat przed tym silnikiem czterocylindrowego. Tak. Silnika odpornego na bezpośrednie uderzenie jądrowe, czyli na przykład 300 TDI, który po prostu można było śrubu nasypać do baku i też pojechał. No tak. Przesada. Ale no po prostu delikatność konstrukcji. Swoje też robi. Swoje też robi. Ja mam latarkę. Od przodu, od tyłu. Pierwsze pytanie będzie. Panie Jacku, czemu ten samochód nie chce się podnieść? No... Co tu jest? Kompresor zawieszenia. Jeszcze raz? Kompresor zawieszenia. Okej, okay, czyli jest tutaj, z tej strony. Jest tutaj, z tej strony. I teraz tak, no... On nie włącza się. Wygląda na to, że po diagnozie kompresor się nie włącza, więc jakieś śladowe ilości powietrza on pompuje, ale nie zawsze, więc bo jak samochód przyjechał, on nam się podniósł raz. Tak. Także kompresor jest do wymiany. Jak go wymienimy, to będziemy mogli sprawdzić szczelność po prostu układu. Czyli dalej patrząc, w układzie mamy zbiornik. Tutaj mamy taki 18-litrowy zbiornik powietrza, to jest rezerwuar powietrza. I kwestia jest teraz taka, no, czy on nie jest na przykład przerdzewiały. Jakieś tutaj widać fragmenty farby, ale to nie jest tragedia. Ten zbiornik prawdopodobnie nie jest przerdzewiały, będzie cały. Natomiast no, co z resztą? Okay. Reszta, no to mamy... To mamy zawory sterujące tym całym zawieszeniem. Mhm. Przód, tył i lewo, prawo. One odpowiadają za poziomowanie tego samochodu. Kwestia jest, czy te zawory prawidłowo pracują. Tego się dowiemy. Jak będziemy mieli kompresor. I teraz tak, czy kompresor można wymienić, jeżeli jest się średnio ogarniętym dziennikarzem motoryzacyjnym dysponującym, no powiedzmy, takim małym podręcznym warsztatem, który powstał w garażu. Czy inaczej? Dam radę? Tak. Dobrze. Kwestia, czy pan chce zostać przy tym kompresorze, który jest, czy go wymienić na system AMK? No ale to już jest... Ja zostanę przy Hitachi, bo to są AMK i Hitachi, więc zostanę przy Hitachi. Kwestia jest z weryfikacji, czy wspornik, który tam jest aluminiowy, ciągle się nadaje, czy wspornik też trzeba będzie wymienić, ale okej, okay, no to dobra, zostajemy. To jest pierwsza rzecz na moją listę do zrobienia. Co mamy dalej? Komplet tulej, ja już o oponach nie mówię, bo to jest oczywiste. Komplet tulei, wahaczy tył. Których tulei? Tu mamy wahacz tylko jeden? Nie, na górze. A, jest jeszcze na górze. Tuleje zawieszenia. Aha. Tuleje zawieszenia. Znaczy tych wahaczy dolnych, tuleja przednia, tylna i tuleje zwrotnicy. Aha. Dolna, górna. No i tuleje górnego wahacza. Czy to występuje jako część, którą... Czy trzeba nowe wahacze? Da się wymienić same tuleje, skoro wahacze tuleić, są dobre? Tak, da się wymienić same tuleje, ale w trakcie wymiany może być sytuacja taka, że wahacze są już stare, skorodowane, rozkalibrowane i po prostu tuleja nie siedzi w nich poprawnie. Wtedy trzeba niestety wymienić całe wahacze, ale to dopiero tego się możemy dowiedzieć w momencie, kiedy zaczniemy tą robotę po prostu. Czyli tak, mamy tutaj do wymiany wszystkie elementy gumowo-metalowe. Czyli łącznie wszystkie... ze śrubami. Czemu łącznie ze śrubami? Dlatego, że... Którymi śrubami? Przechodzącymi przez tuleje. Aha. Dlatego, że często, gęsto po prostu tych śrub nie da się stamtąd wyjąć, trzeba to ciąć. Aha. A jeżeli się da wyjąć, mogę je jeszcze raz skręcić? Nie polecałbym. Sugerujemy... Znaczy, wymieniamy po prostu, bo to się robi rzadko. I chodzi o to, żeby te... Tu się ustawia geometrię, ta geometria tymi ma trzymać. Tymi śrubami się ustawia geometria? Znaczy są podkładki mimośrodowe, którymi się... Muszą być to... Podkładki muszą być oryginalne, śruby oryginalne,
wtedy daje nam to gwarancję po prostu porządnie na długi czas zrobionej roboty. Czyli wydać te 200 zł więcej i zrobić porządnie? Nie wiem, czy 200. Ale że 200 to mało, czy 200 wydać. To dużo? Ale wydać. No dobra. I rozumiem, że dokładnie to samo robimy z tej strony. Tak, obie strony. Po wymianie tulei może się okazać, tutaj z tej strony bardziej, że te drążki ustawiające zbieżność tył, też będą miały na tyle duże luzy, że trzeba będzie je wymienić. Aha. Wymienia się drążki, czy wymienia się tuleje w tych drążki? Drążki się całe wymienia, okej. Okay. Niestety drogi. Okej. Okay. Gdzie go się... Ach, on tutaj wchodzi. Chyba podniosę go jeszcze, bo nam tutaj musimy ćwiczyć kolana, nogi. Jest okej. Okay. Dobra. Tarcze hamulcowe tył do wymiany. Kwestia jest również przy tej okazji, serwisu hamulca ręcznego. On działa. To jest jedyna rzecz w tym samochodzie, która działa. Dobrze i bardzo dobrze. Należy się cieszyć, dlatego że mechanizm hamulca ręcznego to jest elektryczno-mechaniczny moduł taki, który siedzi przed kołem zapasowym. Jak on działa, no to świetnie. Serwis hamulca ręcznego, mówię o szczękach, o sprężynkach, aha, o zbierakach i tak dalej, żeby to po prostu rozebrać, ale i tak jak się będzie zdejmowało tarcze hamulcowe, to samo wypadnie. I samo się zweryfikuje, więc trzeba, jeżeli to jest dobre, to trzeba to po prostu oczyścić, nasmarować, założyć z powrotem i wyregulować. Jasne. Trzeba to robić co 2 lata. Nigdzie w przeglądach opisywanych przez Land Rovera, w kartach przeglądowych nie ma. Zrób serwis hamulca ręcznego. A to jest najczęstszym powodem, plus nieużywanie, awarii modułu, który kosztuje znowu 3,5 tysiąca i następuje po prostu problem zablokowanie tego hamulca ręcznego nagle gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, na podjeździe. Jasne. Jak jesteśmy z tyłu... Właśnie, mamy tu podporę wału chyba jeszcze, zauważyliście, z jakimś luzem byczym. A to tak, no to wał... Wał, podpory nie widzimy, bo jest schowana za tą przez wysłoną baku i wału, ale ona jest zerwana, także ją trzeba wymontować wał, oddać do wymiany tej podpory lub wymienić wał. No, to już jest kwestia, ale myślę, że nie ma potrzeby wymieniać wału. Okay. Przewody hamulcowe. Właśnie. Land Rover zaleca co 7 lat wymianę przewodów, elastycznych przewodów hamulcowych. Wszystkich. W całym samochodzie. A elastyczne ktoś to robi w ogóle? Bo to brzmi strasznie okrutnie. Co 7 lat. Tutaj, żeby te przewody zdjąć, to trzeba zdjąć budę. To jest gruba robota. Elastyczne. Jest gruba robota. Nie. Elastyczne przewody hamulcowe to są tylko przewody tu, które idą do zacisków. To nie jest żadna tragedia. To są 6 przewodów, przepraszam. 2 z przodu, 4 z tyłu. Aha. I to jest tylko dlatego... Gdzie one idą? No one idą, one się łączą z tymi sztywnymi, które tutaj są do wymiany. Aha. No i biegną do pompy rozdzielczej. Ale to się da zrobić bez zdjęcia budy, czy lepiej zdjąć budę? Mówimy o elastycznych. Tak. Elastyczne to są przewody 20 cm, które po prostu są już łącznikami do samych przewodów, do samych zacisków. Jasne. To jest standardowa robota, którą trzeba po prostu co 7 lat zrobić. Po to są karty pracy, przynajmniej u nas, gdzie jest cała historia spisywana, gdzie każdy samochód, niezależnie od tego, ile razy u nas był, no to ja widzę, 20 lat wstecz, widzę, co tam było robione. Jak przyjeżdża samochód, no to patrzę, czy te przewody były robione. To jest bezpieczeństwo. Jasne. To jest bezpieczeństwo i to jest kwestia po prostu narzucona przez fabrykę. Jasne. Także dobra. Kwestia przewodów sztywnych, to już oceniamy to na bieżąco.
przewody pojawiają się i znikają na ramię, więc widać je tutaj, ponieważ cały brud z ulicy leci na tył. W ekstremalnych sytuacjach na przykład potrafi niezmienianych oponach zima-lato, nieserwisowanych oponach, brud potrafi się tak głęboko wedrzeć tutaj między felgę a oponę, że potrafi wyszlifować felgę do grubości żyletki. Matko. Jest na to naukowe stwierdzenie. No. Fale Szalamacha. Okay. Poważnie. Jest, miałem takie przypadki Fale Szalamacha, muszę to fale sobie... Szalamacha, muszę tak. sobie to... Ale nic, chodzi o to, że cały brud po prostu spod samochodu leci do tyłu. W związku z tym najchętniej tutaj osiada. W związku z tym stan przewodów hamulcowych, sztywnych, oceniamy zaczynając od tyłu. No bo zasadniczo tam będzie najwięcej problemów. Jasne. I one są tutaj widoczne. Przez elementy podwozia i po prostu jeżeli tam są naloty, to po prostu trzeba je wymienić. Dobra. Drugim elementem, który jest takim wskaźnikiem jakby stopnia zardzewienia samochodu, to są tarcze kotwiczne. Aha. Ten samochód jest ok. Te tarcze wydają, nie mam poważnego przyrządu, ale słychać odgłos metalu, prawda? Trzecim elementem, który, no tutaj zbaczamy troszeczkę z tematów, ale kwestia korozji, bo ona też dotyka samochody. Stan progu. To jest tylna część progu, czyli pod tylnymi drzwiami. I tutaj na przykład to wygląda bardzo ładnie. Jeżeli samochód jest zardzewiały, to tutaj już zazwyczaj, po prostu tak. Te progi się rozwarstwiają, a wymiana ich jest dość skomplikowana. To są trzywarstwowe elementy. Tutaj są miejsca podstawiania podnośnika, w związku z tym to jest element konstrukcyjny. Jasne. Tu jest ok. To jest przynajmniej ta dobra tak, rzecz. Tak, i to jest duża oszczędność finansowa. Dobrze. Wymienić ten filtr paliwa? Tak. Cały zrobić porządek przede wszystkim z instalacją, która nie wskazuje, czy jest woda w paliwie, czy nie. Znaczy tutaj on mi pokazuje, że jest woda w paliwie, ale to podejrzewam, że ze względu na to, że brakuje mu instalacji po prostu. No jak najbardziej. Okej. To sobie poprawiamy. Czy ta poduszka jest zerwana? Tak. Okej, okay, ta poduszka jest zerwana. Mhm. Sucho. No ale też nie jeździł. Teraz tak. No. Kwestia też standardowa i to jest żadna tragedia. Wahacze, przednie wahacze, tuleja tylna. To jest tuleja tak zwany hydrobusz, czyli tuleja mokra, która dość często po prostu ulega zużyciu, tak bym powiedział, i często wymaga wymiany. Na przeglądach w stacjach diagnostycznych często diagności źle je oceniają, bo one są jednak dość miękkie, mają za zadanie dać komfort jazdy i wytłumiać uderzenia w dość duże koła, nierówności. Jak mamy stuk taki w zawieszeniu, nawet jak się jedzie powolutku i się przyhamuje gwałtownie, to przy zerwanych tych tulejach słychać takie puk, puk, puk. Aha. I to znaczy, że te tuleje są do wymiany. Te tuleje są do wymiany po prostu, tak? Mam je wymienić, tak. Dobra. Tak. I zazwyczaj, tylko te zazwyczaj tych przednich, nie? Tak, zazwyczaj wymiana tych tulej załatwia sprawę. Mhm. Zazwyczaj tu jest wszystko ok, rzadko kiedy
Zresztą widać po tych wahaczach, że one nie są jakieś zardzewiałe. Tak, tutaj ta farba nie odpada, jest w zasadzie okej. Okay. No więc ja bym po prostu... Też nowe śruby? Nowe śruby, podkładki. Yes. No proszę zobaczyć, tu jest podkładka miłoszedowa, która ustala, to jest podkładka. No jeszcze dobra wyczyścić i... Nie? Nie? Jeżeli chcecie się chrzanić przy ustawianiu geometrii... Pan będzie ustawiał geometrię. Więc wystarczy powiedzieć, macie mi tu dać nowe śruby. Macie mi tu dać nowe śruby, bo nie przyjmę, bo za bramę nie wpuszczę. I po problemie. Ze mną jak z dzieckiem. No tu leje gumowe stabilizatora, to są sprawy tu takie. Leje gumowe stabilizatora. No, okay. Te mocujące na środku. Aha. Do ramy. Mówimy o tym? Tutaj to? Mówimy, tak. Aha. Tak, mówimy o tym. Oj, jak ładnie. No. Nie ma. No tu leja tutaj w skrzyni biegów, no to już mamy załatwione. Łożyska obu kół do wymiany. Rozumiem, że łożysko nie występuje, trzeba piasty nowe? Tak. Nie da rady wymienić samych łożysk? Nie, występuje z piastą. Okej, okay, no dobra, czyli dwie nowe piasty. Tak. I to trzeba zrobić, bo nie będzie geometrii żadnej, te koła będą... Okej, okay. Czyli rozumiem, że zauważył Pan luzy tutaj? Tak. Okej. Okay. Prawa, lewa strona, duże luzy. Te luzy występują w tym samochodzie od dłuższego czasu. Ktoś już to pominął albo nie był przeglądany samochód. Aha. I to jest przykład właśnie... Kumulacji. Czego? Kumulacji. Kumulacji pewnych zdarzeń, które padły na Pana. Nie, ja wiem, wie Pan, ja zawsze ludziom powtarzam w wielu programach, że kupno luksusowego samochodu z segmentu premium z dużym silnikiem, w przypadku, kiedy były pomijane, przede wszystkim te samochody trafiają w coraz to uboższe ręce. Bo są coraz tańsze. Tak. I taki samochód, powiedzmy, że można spokojnie kupić za 30 tysięcy złotych i można bez większego problemu na taki pierwszy podstawowy przegląd po zakupie wydać 30 tysięcy złotych. To nie jest wielka sztuka. Nie jest wielka sztuka. Ale najczęściej ludzie na to nie mają, więc wydają na to 3 tysiące, ratując tylko takie rzeczy absolutnie niezbędne. I potem to trafia w kolejne... Robiąc często rzeczy w ogóle niepotrzebne. No to też jest inna sprawa, no. Na przykład wymiana grilla. Na przykład, tak. Jakby to miało w czymś pomóc. Dobra, czy to już jest koniec listy? Jeszcze mamy ważną rzecz, tylko przednia lewa. Półoś napędowa. Czy on nam stanął... O tak. Tutaj jakby widać tam dziurę w manszecie? Nie. Ale jak Pan mówi, że jest, to jest. Jest. No ty albo z tej strony, albo nie wiem, jak stanęła ta dziura w tej chwili, góra, dół, w każdym razie. Manszeta do wymiany. Zresztą widać, jak jest wszystko zachlapane smarem dookoła. Tak. A tamtą ktoś wymieniał ewidentnie, nie? Manszety występują w kompletach do tych płosi, także jak już wymieniamy, to wymieniamy. Jasne. A tutaj też to wygląda, jakby jedna była wymieniana, a druga była nie wymieniana. No okej, a wewnętrzna jest dziurawa. Dobra, czyli to? Potem tak, podpora, tu leje przód, manszeta, tu leje gumowa drążka stabilizatora. W silniku napinacze, oba napinacze i pasek napędu osobowego. To się da zrobić bez ściągania budy? Tak, no przecież to są rzeczy na wierzchu. Okej, okay. Da się to zrobić bez zdejmowania zderzaka? Tak. Dobrze. Nie da się bez zdjęcia wiskozy, okay. Czyli wiatraka, więc... ale no to jest robota prosta. Nawet kwestia przewodów hamulcowych, tych sztywnych, o których tak jak mantrę powtarzam ludziom, że trzeba o to dbać, da się to zrobić bez zdejmowania budy. Choć na pewno nie da się ich zamontować jakby alarmą jednym... całości, bez dzielenia. Po prostu można obejrzeć te przewody od tyłu do przodu, zobaczyć, gdzie ich korozja się kończy, w którym miejscu, jeśli chodzi o przód, tył. I po prostu klasnąć go w pewnym miejscu, zarobić, tylko to są stalowe przewody. Mhm. Zaleta tych oryginalnych przewodów jest taka, że nie są jakieś bardzo, bardzo drogie.
a przynajmniej są ładnie wyprofilowane do kształtu nadwozia, są oryginalne, mają oryginalne pomysły. Chromonikieliny nie ma sensu dorabiać. Okej, okay, dobra. To wszystko? Na ten moment tak. Dobra. Panie Jacku, to robimy teraz tak. Interkuler jeszcze cieknie, przepraszam. Tak, to interkuler jeszcze też będę wymieniał. To robimy, panie Jacku, w ten sposób, że samochód znowu na lawetę. I my to wszystko zrobimy tak zwanym własnym sumptem, czyli zamieniam swój garaż na warsztat, a powymieniam wszystkie te elementy zawieszenia, wymienię kompresor. I no jak... i lista tych rzeczy do uporządkowania. Tak, plus oczywiście uporządkujemy. Też jeszcze będę prosił chłopaków, żeby mi zdjęli budę z niego, tam gdzie remontowali silnik. To być może będę miał wtedy łatwiej powymieniać te przewody hamulcowe. Rozumiem, że to wtedy będzie... Wakuum pompa cieknie. Tak, to wszystko wiem. Tak, tak, tak. To wszystko jeszcze porobimy. Ale rozumiem, że jak zdejmiemy budę i będziemy chcieli wymienić przewody hamulcowe, to nie będzie trudna robota. Nie. Okej. Okay. To sobie to zrobimy przy okazji. Wszystko jest na wierzchu i mamy łatwy dostęp do wszystkich rzeczy. Trzeba otworzyć oczy na to, co tam jest źle. Pozdobywać te rzeczy, bo to są czasami uchwyciki drobne, których nie ma po prostu w magazynach na bieżąco dostępnych. A to jest ważne, no bo przewody wiszące na przykład. Wiszące przewody. No, chciałby pan jeździć takim samochodem, gdzie ciężkie przewody chłodzenia obijają się o przewód wspomagania i to się trze, za chwilę po prostu się przetrze i będzie koniec z jazdy, bo wszystko wyleci na ziemię, czy płyn wspomagania, czy płyn... Tak, a to tutaj, jak już żeśmy ustalili, silnik jest delikatny. I w związku z tym... No to nie o to chodzi, no bo żaden silnik nie lubi, jak nie ma chłodzenia. A to oczywiste. Panie Jacku, bardzo serdecznie dziękuję. To laweta w takim razie zabiera go do nas. A my się jeszcze zobaczymy, jak już to wszystko uporządkujemy, to na takie dopieszczenie tego samochodu jeszcze do pana przyjedziemy. No i wtedy mam nadzieję, że jak się pan nim przejedzie, to powie... Jest okej. Okay. Miejmy nadzieję. Życzę wszystkiego dobrego. Ale wierzy pan trochę w nasze tutaj... Wierzy pan w powodzenie? Mamy tylko 26 punktów do zrobienia. To nie jest lista nieskończona. Także przy pewnej świadomości mechanicznej jest okej. Okay. Baza jest w porządku. Czyli właśnie, nie zardzewiały. Właśnie. Nie musimy go pryskać jakimś szuwaksem obrzydliwym, który po prostu... po którym się nie chce dotykać do takiego auta. Właśnie. A to jest właśnie, to jest fajne. Jakby to, że ten samochód, ja wiem, że one nie rdzewieją tak jak rdzewiała dwójka, ale to, że ten samochód jest zdrowy blacharsko, mimo że jest z 2006 roku, daje mi tutaj jakby taką, jakby to jest dobrze, no po prostu, to jest dobrze. Te samochody mają naloty rdzawe. Wszystkie mają. Wszystkie mają. Tylko że no, czepiajmy się rzeczy realnie stwarzających problemy. Natomiast jeżeli, no, naprawdę tutaj, no, nie no, jak się uprze, to człowiek znajdzie w każdym, tak, nie? No to w dwuletnim znajdzie. Rama, nawet tabelka tylna, no tu po prostu naprawdę dość dobrze wygląda to auto pod spodem, no to, że koło jest zardzewiałe, no jest, no to trzeba, to jest kwestia, nie wiem, pomalowania nawet z własnym sumptem, można wziąć sotkę na wiertarce, oczyścić i pomalować. Dokładnie. Także... Panie Jacku. Tu jest okej. Okay. No. Pięknie dziękuję. No i widzimy się w takim razie, jak się spiszemy. Mam nadzieję, że się spiszemy. Dzięki. Służę pomocą przez telefon. Dziękuję.